Śpiewająco rok szkolny zakończyli uczniowie Centrum Helen Doron w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykonywanie utworów w języku angielskim nie sprawia najmłodszym żadnych problemów. Przeciwnie, dobrze się przy tym bawią. Uroczyste zakończenie to szansa na integrację dzieci i rodziców oraz okazja do podsumowań. Jest to czas, kiedy mogę przedstawić rodzicom takie nowości. Nowości, które pojawią się i w nowym roku szkolnym oraz również i w wakacje. Jedno jest pewne, będzie się działo. Oferta wakacyjna jest bogata. Wakacje. Organizujemy kursy wakacyjne dla dzieciaków od drugiego roku życia. Zapraszamy serdecznie, jak również półkolonie. Jeżeli chodzi o półkolonie, organizujemy dwa terminy w lipcu i w sierpniu. Półkolonie organizowane będą pod hasłem 3R. Ruch, relaks, rozwój. Dzieciaczki będą miały możliwość rozwijania się, a więc przede wszystkim angielski, oczywiście codziennie. Oprócz tego będziemy podróżować po świecie, więc elementy geografii również będą wprowadzane. Relaks i tutaj postawiłam na taki relaks, w zasadzie rozwój, a więc muzykoterapię, bajkoterapię, kreatywność, sztukę, no i oczywiście ruch na dworze. W Centrum Pozytywnego Nauczania przygotowano również specjalną ofertę dla dorosłych, zwłaszcza tych zapracowanych. Spotkania relaksacyjne. Coraz więcej tego relaksu nam się by przydało w życiu. Jesteśmy zagonieni i po prostu potrzebujemy gdzieś wytchnienia i w sposób też taki kreatywny rozwijamy się. Więc takie spotkania są organizowane w weekendy, w soboty. Jest to jakaś alternatywa wyjścia i spędzenia czasu inaczej. Każdy więc znajdzie coś dla siebie. Wakacje wbrew pozorom nie muszą oznaczać zupełnego przestoju. Można konstruktywnie spędzić ten czas.